Szanowna Pani Marszałek, Wysoka Izbo, to co powiedział poseł Braun jest skandalem i wstydem na całą cywilizowaną Europę. Za groźbę, którą wyraził wobec pana ministra Niedzielskiego, powinien mieć jak najszybciej uchylony immunitet i osądzony. My na pewno za tym zagłosujemy. Ale powiedzmy jedno bardzo jasno. Jedynym posłem, który natychmiast zareagował wobec gróźb karalnych wobec ministra, był Władysław Kosiniak-Kamysz. A wy z PiS-u siedzieliście cicho jak trusie i nie reagowaliście, kiedy obrażał waszego ministra. O co chodzi? Boicie się atakować Konfederacji? Waszego koalicjanta w niektórych sprawach? A może waszego przyszłego koalicjanta? Mi już wszystko to się łączy w jedną całość. A jeżeli chodzi o fakty, do rzeczy, już nie niech pan nie sapie, bo się pan zmęczy. Do rzeczy, jeżeli pan minister chce rozmawiać o faktach, to panie ministrze, skoro chce być pan merytoryczny, niech pan nie wraca do starej śpiewki PiS-u o jakichś tam wcześniejszych rządach. Wy rządzicie 6 lat i to za waszych rządów zmniejszyła się liczba szpitali, za waszych rządów zmniejszyła się o ponad 5 tysięcy liczba łóżek. A co się zwiększyło? Długi szpitali do 16 miliardów, zwiększyła się czas oczekiwania do specjalisty do 4 miesięcy. To są fakty. Rzeczywiście, jak rozmawiamy merytorycznie na tej sali, a PSL z wami to potrafi robić merytorycznie, to udało się wynegocjować i pan minister Niedzielski na tej mównicy zgodził się z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, że potrzeba jest dodatków za pracę covidową zawodów niemedycznych. 5 tysięcy. I panie ministrze, pytanie merytoryczne do pana. Do naszych biur poselskich jest wiele skarg, że wiele szpitali nie wypłaca tych dodatków. Czy ma pan sposób na rozwiązanie tego problemu? Druga sprawa, proszę. Przepraszam, panie pośle. Pani marszałek, proszę o 10 sekund. Nie, bo koledzy czekają, panie pośle. Druga sprawa to jest fundusz medyczny. Panie pośle, on funkcjonuje proszę. Od jakiegoś czasu. Wiele dzieci stara się o operacje za granicą. Pośle. Jego rodzice i rodziny zbierają na to. Dlaczego rząd nie jest w stanie finansować tych bardzo panie pośle. Drogich terapii genowych za granicą? Bardzo proszę o odpowiedź. Ja bardzo proszę, szanujcie się, panie pośle, pan nie ma adwokatów. Ja nie mówiłem do pana posła. Przepraszam, panowie. Ja nie mówiłem do pana posła.